Porażka to preludium sukcesu. W tym filmie powiem Ci dlaczego. Każdy z nas czasem odnosi porażki. Są to często bardzo bolesne porażki. Często są to rzeczy, przez które wpadamy w depresję, przez które staczamy się na dno. Ale teraz ważne jest, jak na te porażki reagujemy. Zrobiłem już film o trudnych sytuacjach, ale teraz podejdę do tego z innej strony. Tutaj ten film. Żeby produktywnie reagować na porażkę, warto znać schemat, w jakich ona się pojawia. Warto znać pewne cykle. Żeby je poznać, powinnaś przeczytać Bohatera o tysiącu twarzy. Lub nie powinnaś czytać Bohatera o tysiącu twarzy Josepha Campbella, tylko powinnaś wejść tu w jakiś link, który Ci podam, który omówi o tych 12 czy 14 poziomach podróży bohatera. Podróż bohatera to archetyp. Archetypowa podróż każdego człowieka, która pojawia się we wszystkich praktycznie mitach, która pojawia się w filmach, która pojawia się w Star Warsach. W większości rzeczy pojawia się ten schemat Josepha Campbella, podróży bohatera. Nie zdziwię Cię, że pojawia się też w Twoim życiu, w moim i w życiu w ogóle znanych ludzi. Później podam Ci taki przykład, który lubię a propos tego, jak ta podróż wygląda, ale nie skupiajmy się na całej podróży, tylko na tym punkcie najniższym. Bo podróż zwykle wygląda tak, że dostajesz call to action, czyli wezwanie do działania, wezwanie do przygody dostaje bohater i Ty to odpowie, czy nie. I jak już odpowie na to wyzwanie, to wtedy świat jest zwykle wspiera tego bohatera na początku podróży. Zawsze świat go wspiera na początku podróży, daje mu wiatr w żagle. Ten bohater robi to, co powinien zrobić. I często na początku właśnie wszystko sprzyja, żeby ten pierwszy krok był łatwy, żeby to jakoś popchnąć na początki do przodu na naszej podróży w jakiejkolwiek dziedzinie. Ale później zaczyna się trudna rzecz. I w tym momencie najczęściej ludzie odchodzą. W tym momencie ludzie stają przed jaskinią smoka, mok zionie, palą im się włosy i oni odchodzą i wracają do ciepłego domku, żeby tam pić ciepłą herbatkę i nie próbować więcej, zdobyć czegoś więcej. To jest ta porażka, która często definiuje nas tak mocno, że nie robimy więcej nic w tym kierunku, który nas interesuje, że poddajemy się. Pomyślimy, nie mamy talentu, nie mamy wiedzy, nie mamy siły, whatever. To wszystko są tylko czynniki zewnętrzne, które chcemy osiągnąć coś, to musimy zbudować. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby w tym momencie nie poddać się, nie odejść, tylko przed jaskinią smoka dalej walczyć. I taka porażka jest oczywiście bardzo bolesna. I często sprawia, że zastanawiamy się nad w ogóle całym sensem istnienia tego wszystkiego, całym sensem tej podróży. Ważne jest właśnie zrozumienie tych schematów, bo to Ci bardziej pomoże, gdy taka rzecz nastąpi. Sylvester Stallone, jeden z moich ulubionych aktorów, jak napisał Rockiego i wymyślił sobie, że on nie dość, że ten film nakręci, znaczy nie, on nie nakręci, tylko że on sprzeda ten scenariusz, to jeszcze... Jak widzicie, zaatakowała mnie niestety pszczoła, także dalsza część przygód Sylwestra Stallona dopiero przed nami. Ale chcę Wam powiedzieć, że to nie tylko Sylwester Stallone, to zwykli ludzie przechodzą przez ten sam schemat. Polecam Wam podcast EO Fire, skrót od Entrepreneur on Fire, czyli przedsiębiorca na ogniu, można powiedzieć. I tam host prowadzący pyta zawsze tych przedsiębiorców: zabierz mnie do swojego najcięższego momentu w życiu przedsiębiorcy. I zwykle ten moment najgorszy w ich życiu przedsiębiorczym również okazuje się, że później mieli z tego największą lekcję. Że dostali najbardziej się rozwinęli dzięki temu problemowi. To samo mówi książka Obstacle is the Way, którą Wam już polecałem w moim filmie o książkach. Dlatego teraz dalsza część historii o Rockim. On stwierdził, że nie dość, że ten scenariusz chce sprzedać, bo uważa, że jest super, co się później rynek zweryfikował, był super, to jeszcze chce zagrać tam główną rolę. Główną rolę bez żadnych przygotowania, skilli w ogóle. I słuchajcie, chodził do dziesiątków, setek tych różnych tam filmowych studiów, aż wreszcie udało mu się to sprzedać, udało mu się znaleźć takie studio, które nakręciło ten film, że on zagrał główną rolę Rockiego i odniósł, jak wiecie, ogromny sukces. Ale tylko dlatego, że właśnie nie odszedł sprzed jaskini smoka w momencie, gdy to było trudne, w momencie, gdy naprawdę było ciężko. O.
To nie było poczciwe, moi drodzy, zamordowałem tą pszczołę. Pamiętajcie, porażka to jest tylko stopień w drodze do sukcesu, czyli jak każdy bohater Archimitu, jak każdy bohater filmowy, pokonać smoka i wygrać i odnieść sukces. Dzięki Wacław, życie poczciwe, subskrybuj, a za tydzień zobaczysz nowy film. Pozdrawiam, dzięki, cześć.